Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive Kariera. Raczej taka wersja wczesna tej kariery. Właśnie przeczytałem, że postępy z kariery nie będą mi się przenosić między wersjami gry, więc jak wyjdzie jakaś aktualizacja, to wszystkie te moje postępy pójdą się walić. Tam i z powrotem, tu mamy wyzwanie precyzyjne parkowanie. Start. Ostatnio sobie robiliśmy coś podobnego i tak nie do końca wiedziałem, na jakiej podstawie są tutaj naliczane punkty, wiesz? Aha, tu mamy automat, no to już. Chyba tu jest taka opcja w BeamNG, żeby sobie ustawić, żeby postać się jakby automatycznie patrzyła do tyłu, jak cofamy. Muszę jeszcze popatrzeć w ustawieniach, gdzie to jest. Okej, do przodu. A, i teraz mi się pojawia 16 punktów, okej. Dobra, bo wcześniej mi się nie podobało, nie pokazywało. Ale słabo. No i tu teraz nie wiem, na przykład jak wykręcić. Czternaście. To chyba kończący będzie checkpoint, nie? O, 130, kurczę, 5 mi zostało, zabrakło. Nie no, coś chyba dostałem, 900 powinienem dostać. I tu dostajemy jedną gwiazdkę za coś tam jeszcze, nie? Ale już mi niewiele zabrakło do 135. Ech. Okej, jedziemy na kolejne wyzwanie, niesforny kierowca. I tam już będziemy mieli pościg. To parkowanie jest trudne, ale pościgi i te inne wyzwania czasami nie są aż tak trudne jak to parkowanie. W rzeczywistości się łatwiej parkuje autem niż tu w BeamNG. No bo wiesz, zawsze możesz sobie też głowę obrócić, ale też lusterka działają lepiej, nie? Tu też można sobie głowę obracać, można przypisać sobie przycisk do takiego automatycznego odwracania głowy. No ale ja mam dwie ręce zajęte i podczas kręcania kierownicą i zmieniania biegów niespecjalnie mogę jeszcze tam jakiś przycisk trzymać. Chyba że na kierce, ale to i tak, no widzicie ile tutaj obrotów się robi, żeby gdzieś tam dobrze wykręcić, nie? Dlatego no ciężko, muszą koniecznie te lusterka ogarnąć i powinno być lepiej. A tutaj mamy kolejne wyzwanie. Zaaresztuj podejrzaną osobę bez uszkadzania lub lekkiemu uszkodzenia jej pojazdu, okej. Czyli wypadałoby to zrobić kilka razy, żeby... Wow. Okej, to będzie dziwne. Na razie zobaczmy, o co tu chodzi. Ciekawe, czy mamy automat. Automat, tak? Łop! Zostajesz w tyle. No wiem, kuźwa. No dobra. Muszę to powtórzyć, bo najpierw musiałem się do auta przygotować, czy przyzwyczaić. No kurde, ty! Ou, coś mi wystrzeliło, ty. Shit. Chyba go nie zatrzymałem tym razem. Ale ciśnie, skubaniec. Dobra, jeszcze nie jest źle. Patrzę, czy ja go tak docisnę. To chyba mogę go zatrzymać, nie? Tak zajedźmy. O, tak jak teraz. Kurde, ale on ciężki i taki jakiś mocarny ma ten samochód. Okej, już jest mocno uszkodzony ten pojazd jego. Ale i tak chodzi o to, żeby go zatrzymać jak najszybciej. Wtedy dostajemy kasa. Kasa mi się przyda. O kurde, jak? Oj, silnik ma dosyć. Ty, zatrzymuję go!
Cyk! Ale dostałem tylko jedną gwiazdkę. 450 dolców za to. Muszę jeszcze raz spróbować. Kurde. Może go tak stuknę. Okej, tam na zakręcie trzeba będzie na pewno przyhamować. Nie ma rady, no nie przytrzasnę go tutaj. Ten radiowóz prowadzi się strasznie. Okej, manewr pit, spróbujmy. I... No ej, co? Już go mocno uszkodziłem? Nie wierzę w to. Jeden, pięć... O, teraz go fajnie przyblokowałem. I cyk, okej, mamy dwie gwiazdki. No kurczę, prawie się w 40 sekundach zmieściłem. Chyba, żebyśmy wbili te biegi 2, to może jakieś lepsze przyspieszenie. Skręca? O ty kurde, jaki cwaniak. O kurde, nigdy mi się to nie znudzi. Stój, stój. O. No stój. 2, 1. Ach, rusza się jeszcze, skubaniec. Tak jest, Dawid. Aj, już prawie go złapałem w tym czasie. Kurde, niewiele brakowało. Dobra. Kurde, nie przyblokował się. Ach, jeszcze kawa, ale mi zwiał. Co to było, stary? On już jest chyba totalet, całkowicie. Wow, w końcu go zatrzymam w czasie. Pięknie. Ale weszło fajnie, podoba mi się. Cyk, załatwiony. Mamy 3 gwiazdki, elegancko. Cały hajsik zgarnięty. Okej, no nie zdobyłem tych dodatkowych gwiazdek. Dosyć trudne one są, bo tam musimy w 10 sekundach się zmieścić, wiesz, pomiędzy czasami. Ciekawe, nie? Zobaczmy, czy mamy tu jeszcze jakieś takie dodatkowe wyzwanie. To było naprawdę zajebiste. Tu coś jest. Ukończ wyzwanie z powodzeniem. Zdobądź drugie lub wyższe miejsce. Pierwsze miejsce. Mamy 3 samochody, łącznie z moim, więc... Kurde, zgasł mi. Sprzęgła nie wcisnąłem na starcie, no. Za dużo Forzy. Włączmy światła, żeby widzieli, że nadjeżdżam. O, ładnie podświetlane zegary. O ja, przypominają mi się lata 90. w motoryzacji. Na zielono, jak w Volkswagenie Passacie. Damn, ale klimat. Nie no, chyba ich pokonamy. Ile mamy checkpoint? Ty, jeszcze 2 checkpointy, okej. Okay. Dobra, trzeba spiąć poślady. Tak jest, ustąp mi miejsca, bo... Tak należy. I ostatni checkpoint to jest meta, tak? No to faktycznie bardzo proste. Nawet zobaczcie, że musiałem samochód od nowa odpalać. Okej, dostałbym dodatkową gwiazdkę, gdybym tam lepiej ukończył, a ukończyłem... O, 2 sekundy mi zabrakło. Mógłbym powtórzyć, ale dobra. I tak będę musiał od nowa robić te wyzwania, jak już kariera wejdzie za 20 lat. Jaka furka. W tym wyzwaniu dopasowano cię do wzbudzających grozę przeciwników. Możesz dachować tak często jak chcesz. Ja? Co oni mają z tym dachowaniem tutaj? O kurde, ale fura. Ale tu ma przyspieszenie w porównaniu do tamtego, wow. Ekstra. Przydałaby się jakaś minimapka, wiesz, żeby było widać, gdzie jedziesz. To nie jest Need for Speed. Po prostu jadę z nurtem. O.
Ale to ma przyspieszenie fajne, ty. Podoba mi się. No, to jest dobra fura w porównaniu... Masz, spycha się dziad. Manewr pit chciał mi zrobić. Hehe, jestem w krawężniku gnoju. I koniec? Tu będzie? Nie, chyba jeszcze. Jeszcze dwa checkpointy. I cyk. Gotowe. Czy będzie dobry czas? Mamy wszystko prawie zaliczone. Zderz się z innymi zawodnikami co najmniej 5 razy. No poszło znakomicie. Jestem zadowolony. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive. No ja wracam do moich dostaw. Zobaczmy ile kasy w ogóle teraz mam. Mamy 7400. Ja niedługo będę bogaty. Do zobaczenia następnym razem. Hejas.